A ci leworęczni szachują tym prostym. Jak walczyć z przeciwnikiem leworęcznym? Zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz, na jaką należy zwrócić uwagę w przypadku walki z mańkutem, to to, gdzie jest łokieć. Bo często mańkuci mają odwiedziony prawy łokieć od tułowia, co ma im zapewnić lepszą pozycję do przepuszczania, kontrowania. A jeżeli on jest bliżej, to prawdopodobnie nie będą aż tak często tego robili. Natomiast często z reguły jest tak, że mańkuci to kontrbokserzy. Więc warto od razu patrzeć na to, jak wasz przeciwnik jest ustawiony. Zalecam trzymać się kilku zasad. Pierwsza główna zasada, nasza stopa jest na zewnątrz. Ułatwia to nam zadawanie ciosu z naszej tylnej, mocniejszej ręki, a utrudnia naszemu przeciwnikowi. Inaczej mówiąc, nasza stopa nigdy nie znajduje się między stopami naszego przeciwnika, zawsze na zewnątrz. Zasada druga, zawsze poruszamy się w kierunku od silniejszej ręki naszego przeciwnika. Więc w przypadku mańkuta ja uciekam w swoje lewo, tak, utrudniam przez to przepuszczenie nas na przykład na prawy sierpowy kontrujący, jeżeli będę poruszał się w prawo, tak, to może mnie po prostu skontrować. Zawsze uciekamy od silniejszej ręki, to samo dotyczy zresztą walki z normalnym przeciwnikiem. Mańkuci to często kontrbokserzy, więc musimy robić wszystko, żeby uniemożliwić im te kontry. Jeżeli oni nas tutaj szachują, tak, mają ten luz, będzie nam trudno walczyć. Możemy to zniwelować poprzez skrócenie dystansu z dystansu do pół dystansu i wtedy jest nam po prostu łatwiej tutaj trafiać. A co za tym idzie, jeżeli chcemy mieć pół dystans, chcemy mieć blisko naszego przeciwnika, staramy się zaganiać pod liny, pach, pach, gdzieś narożnik, takie rzeczy was interesują. Mańkuci to często zawodnicy wyczekujący, więc jeżeli będziemy mieli pojedyncze ciosy, będziemy kontrowani, więc zadajemy 3-4 w akcji, zadajemy tych ciosów dużo, ale też nie chodzi o to, żeby machać łapami, tylko sztuka do sztuki, pam, 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 bo to nic nie da, tak? Więc robimy akcję, nie bijemy pojedynczych ciosów, dodatkowo staramy się oszukać, żeby się nie dać skontrowić, więc dużo oszukujemy tu z wody, jakieś balanse, tak? Hop, 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 hop i mamy przez to łatwiejszą opcję do trafienia. Największą wadą pozycji mańkuta jest to, że mamy po prostu bliżej wątrobę, tak, bliżej nas, więc staramy się tam jak najczęściej atakować, tak? Każdą kombinację możemy próbować kończyć na raz, dwa, próbujemy na wątrobę, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, hop, wątroba, tak? Próbujemy tam jak najczęściej trafiać, jeżeli kilka razy będzie nam to uderzenie, to jest szansa na to, że ta prawa ręka stąd opadnie nam tutaj i otworzy nam drogę do lewego sierpowego. Jak wspomniałem, powinniśmy zadawać dużo ciosów, więc wywieramy presję, ale robimy to mądrze z głową, tak? Bo jeżeli będziemy biegali, to zawsze zostaniemy przepuszczeni albo skontrowani, co gorsza. Zatem robimy to mądrze, podchodzimy małymi kroczkami. Podchodzę pyk, pyk, hop, 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 hop. I w ten sposób mogę trafiać. Walka z przeciwnikiem leworęcznym nie jest zawsze taka prosta i oczywista. Nieprawdą jest, że mańkuci to lepsi bokserzy. Taki mit narodził się z tego, że mańkuci po prostu ćwiczą często walkę z zawodnikiem, który jest w pozycji standardowej, a zawodnicy w pozycji standardowej zwykle walczą też z pozycją standardową naprzeciwko siebie. Więc mańkut ma po prostu więcej doświadczenia w walce z przeciwnikiem z odwrotnej pozycji. Czasami jest tak, że po prostu mańkutów no, nie lubicie, nie da rady. Tomasz Adamek tak na przykład miał, przegrał z Chadem Dawsonem, który był mańkutem, przegrał z Arturem Szpilką, który również był mańkutem, albo męczył się 10 rund z Rudim Lupo, który również był mańkutem. Więc warto jakby rozwijać, umiejętności walki przeciwko zawodnikom leworęcznym. Jeżeli film się wam podobał, dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, jeżeli wy macie jeszcze jakieś uwagi do walki przeciwko zawodnikom leworęcznym. Zachęcam do subskrypcji kanału i pamiętajcie, w górze ręce, w dole broda, niech nikt was nie pokona.